Siemanko, jestem Lucek, a to jest Gieta Online, moi drodzy. Zapraszam was na ciekawy odcinek z tej gry. Ja właściwie grając teraz z chłopakami nie miałem zamiaru nagrywać, ale po prostu akcje były tak przegięte, że mówię, nie no, włączam nagrywanie, muszą to moi widzowie zobaczyć. I to jest coś wspaniałego, po prostu jak tym samochodem Hogaty stał z CKM-em na pace, to było coś niesamowitego. Wujek Bohun tam spierał, jeździł ciężarówką, tego chyba nie pokazałem niestety, bo to była jakby poprzednia misja, ale zresztą co ja tu będę gadał, zapraszam was do oglądania, bo to po prostu jest coś niesamowitego. Ukradnij metę. Dobra, zrobimy tak. Metę? A kiedy kradniemy? Start! Kurde. Taki żarcik. Taki, no, dokładnie. Dobra, meta. Ale jedziemy do mety. Marzy mi się teraz taka pogoda, powiem wam, do odmiany po tych tak, kołach. Też bym chciał. Ups. Widzisz, GTA no, spełnia wszystkie twoje zachcianki, wujek. No jasne, zrobiłem stanta. Się dzisiaj na mnie GTA. Z moim levelem to ja sobie mogę, wiesz. Do Dobra. Tesco na zakupy. Jadę po ten turbo samochód doładowany CKM-em. No, zatrzymamy się przed metą, nie? Dobra. Dajecie mi forę dzisiaj. Dokładnie tak. No to... Ale słuchajcie, ja teraz tak obserwuję tą grę, gram już godzinę 13, jeszcze mi nie wybiło do Windowsa, także Ale to wiesz co, to my mamy taki wpływ na ciebie, na twój komputer. Dokładnie. Odpukać niemalowane. Ale samochody strasznie daleko respawnują się. Ale to może dobrze, bo właśnie trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby powiedzmy do takiego zrespawnowego. A ja widzę, gdzie musimy dojechać. Dojechać. A musimy jechać. O, wujek, przed nami byłbyś, byłbyś w raju. No ja normalnie wjechałem w miejsce, gdzie są same ciągniki siodłowe. Miałbyś takie oczy jak 5 zł, jakbyś tu był. Gdzie ty jesteś? O Jezu, gdzie ty? No! I dopiero do niego wsiadłem. O Jezu, tam auto. Tak, ale już jadę, wielki CKM na pace, czeka na ciebie Hogaty. Na ciebie, wujku, miejsce pasażera, a dla mnie miejsce kierowcy. To jest zaszczytne miejsce pasażera. Ale wujek ma tutaj misję specjalną, bo jak będzie trzeba coś zrobić, na przykład podejść albo wziąć ciężarówkę, to on wtedy wysiada, robimy taką akcję. Wujek wysiada, zabiera ciężarówkę, my go osłaniamy, no taka akcja. No Hogaty, dokładnie. Hogaty z skilla... palcem, no wiesz co? Hogaty skilla z CS-a zabierze i pokaże, co potrafi zrobić z CKM-em. Hedziki będą lecieć. Tak, jump 720 stopni obrót. Dobra, zmierzam się do mety. I tam będziemy mogli zacząć już naszą... No, czyli się rozdzieliliśmy się już, tak, rolami. Mamy kierowcę, mamy strzelca i mamy eksperta od ciężkich tych samochodów czy pojazdów. No, nazwijmy to tak. Dobra. Jedzie Lucjusz. Już jestem koło was. Dobra. Niestety zmoknie najbardziej Hogaty. No. Jak zwykle. Mogłeś wziąć jakiś taki skafander albo coś. Są tam Wiesz ludzie co? Do zabijania? No. Zrobię tak. Można zmienić sobie strój, zapomniałem o tym. Oczywiście, Melonik można ci niewiele sobie pomoże. Wujek, możesz Halo, wziąć? To jest Fedora biała. Mogę. Okej, dobra. Biała Fedora, oh, no. Yeah. Jedziemy powoli, ale akcja. Ekstra. Tak jest. Umierają. No a co mają robić, jak ty Tylko nie celujesz? Wiem, czy nie zniszczymy mety. Dawaj, dawaj. Ekstra. Co tam z niego wyleciało? Ręka? A to wujek coś rzuca. Wujek, tak, nie wysadzaj. Nie, nie, podjeżdżaj. Nie. Nie. Meta się spaliła. To nie tak, wujek. Dlatego właśnie nie waliłem po autach. No! Ja patrzę, co to za szyszki, ale co, to było zaplanowane. On to zaplanował. Wujek szyszkami rzuca i myśli, że jest fajny. No kurde. Ej, nie tak, pejczap. Wujek za sobą. No wujek, to nie jest Far Cry, no. Nie, no słuchaj, ja ci powiem coś takiego, nie? Ej, powtórka, tak? No, powtórka. Muszę znowu zrespawnować ten wóz. To za szybko tutaj po prostu się dzieje te... Damy radę, spokojnie, no spokojnie. Nie zawsze można wysadzać wszystko. No słuchajcie, tam... no raz chciałem po prostu, wiecie, stało? No wysadzić sobie. No jeszcze raz zaproszenie musicie przyjąć, niestety. Ja mam, już jest. To jest powtórka. Wszystko jest okej. Okej. Powiem ci, że na tych misjach naprawdę bardzo szybko się poziom wbija. Ja na tych napadach chyba tak szybko poziomu nie wbijam jak na tych misjach.
Zajebiście, broń startowa, zabytkowy sztylet. Zabytkowy sztylet. No, to bardzo dobra broń do walki, nie? Szczególnie no na tak, dużą odległość. Zabroniliście mi rzucać szyszkami, to teraz sobie muszę tak poradzić, no. Ale nas teraz zrespawnowało. Bardzo w sumie blisko. To nie wiem, czy jest sens w tej misji jechać po ten samochód, wiesz? No, lepiej zobaczę. Wpaść po prostu. Tak, wsiadaj, bujek. Tak, tak. No jest za blisko jest jednak ten punkt. Przyjadę pierwszego kolesia. Okej. Okay. To nie mogę rzucać szyszkami. Nie! Ani nie wysadzać samochodów. Nawet przez przypadek ich nie wysadzać. Co zrobiliście? Wujek, tak się nie da ich zabić. Próbowałem kiedyś, ale naprawdę, to jest nie trudne. Nie pozwoliliście mi rzucać szyszkami, to ja sobie środkowe państwo pokazuję. To jest mój znak protestu. Koleś ze śmietnika strzela, co on robi? Już nie. Co on z BF-a się urwał, czy ja? Nie, on jeszcze jest w śmietniku. Ja cię urwałem z farminga i też jest dobrze. Dobra, kradniemy metę. Dawajcie metę. Jest, mam. O, obrywam. Dobra, wsiadam do Kenizega. I co, i to wszystko? To taka prosta misja chyba. Musimy do Geralta pojechać. Kto do mnie wsiada? Wujek, jedziesz z Hogatym? Jedziesz. A, się zastanawiałem nad tym motorem, ale zaś to spierniczę, że nie. Nie, czemu? No wiesz, jak chcesz. Mamy jedno życie jeszcze. Dawajcie, jedziemy razem, będzie fajniej. No to już, wyjeżdżamy z kanału burzowego. Twój sułtanik na pewno mnie dogonią, jest fajny. Ale żeby, wiecie co, co to za otwarty świat, co to za gra super z otwartym światem, jak człowiek nie może szyszkami porzucać. A to była ostatnia szyszunia w tym sezonie. No. O! Gonią nas, teraz możesz rzucać. Co to za... Rzuca ile wlezie, tylko nie we mnie. Ale ich zabijesz. Szyszunie. Ja oni patrzę. Chcieli zabić Geralta, no. Ja myślałem, że to czyjaś ręka leci, a to wujek rzuca te ładunki wybuchowe. Ja w ostatnim odcinku wysadziłem autobus. Co się stało, nie? Wujek by się udławić. Ludzie, kochani, nie. Ojej. Oho, great. Popatrzył się tak ani na ciebie. Ani dziękuję, ani pocałuj mnie w dupę, tylko great. Great. No, po prostu świetnie, no. Dla niego liczy się robota wykonana, koniec i kropka, nie? Tak. Meta za 5000. To była tania misja. Tak, to taka jakaś łatwiejsza. Szybka, no. No ale dla mnie najważniejsze jest to, że dało się porzucać szyszkami. Szyszki, no wujek. Dobra, trudno. Było, minęło. Wybaczamy ci. Hogata, ale, 13 zabójstw. Ale absolutnie nie ma sprawy, wiesz. Dobra, co teraz? Klikajcie, co nie macie. Ja wszystkiego tutaj nie mam. No to klikaj, byle co. Ja też nie mam. Pierwsze. Przemyt w chmurach? No. Nie, ale ja nie fruwam. To od razu mówię. To dobra, ja mogę latać. Ja przechwyt w czumasz, okej. Okay. Ja mogę robić tutaj za, nie wiem, hostesę. Ja mogę robić za hostesę, bo ja jestem kobietą. Już robisz. O, dzięki. Będę pan hostess. Pan stewardess, kurde. Tak, dobra. Gotowi? Wujek, ej, już 15 poziom. No, leci to w górę tak, że masakra. Boosting! No jak? Robimy boosting. Leci to tak w górę jak masakra. Ale ja nie jestem pewny, co tu musimy zrobić dokładnie. Zaraz zobaczymy. Pewnie na molo pojechać, zabić i zabrać i coś. Motorówki. No, przystań na to. Suburban. Ej, o, pojazdy jak się dziwnie zrespawnowały. Dokładnie, dlatego ukradnę fullside'a. Ale jest tutaj emulation. Od razu. Słuchajcie, jak w takich warunkach grać? Jestem po prostu tutaj w tym pokoju teraz jak w saunie. Klawiatura mi znowu świeci teraz na bliżej Hogaty, nie jest zidentyfikowany kolor. Hogaty, zobacz, gdzie musisz jechać. Aha. Okej. Okay. Dobra, nie idę po swoje auto jednak. No. Siadaj, bieg. Dobra, ja wam zaraz wyskoczę to. Kurde. Baba za kółkiem, no ja nie wiem, jak się to skończy. Przejechałem kolesia od razu. No i świetnie. Jest, wbiłem lepsze strzelanie, teraz jestem lepszy strzelcą. Za dwa gosów, okej. Ale fajnie, tutaj jest takie długie molo. Tak, dokładnie. Ale zajebioza. Dobra. Oj, ja biorę snajp, albo może nie. Albo wezmę snajpę, co mi tam.
jest na blisko trochę, kolesi. Dobra. Widzę. Auć, auć. Okej. A tamten coś podskakuje. Można wziąć szyszulię. Tak, tutaj możesz dać ile chcesz. Bo później będziemy dwie motorówki kraść tylko. Ale to one będą na samym końcu. Dobra, osłaniajcie mnie. Yeah. Oh yeah, osłaniajcie mnie. Został ci przeciwnik na samym końcu chyba tylko, kilku. Nie, tam jest ich więcej, wiesz. Uważaj, odsuń się na lewo. Na prawo może być? Gdzieś tam na samym końcu po prostu siedzę. Mówię, będą dwie motorówki. Dobra, do dostarczenia. Widzę, no. I tyle w sumie chyba będzie. Tylko będą nas gonić prawdopodobnie jeszcze na motorówkach. Nie szkodzi. Fajnie rzucą granaty, nie ma co. A ty możesz szyszuniami rzucać, a ja nie. Oczywiście, mogę. Ty też możesz. Ale nie, no żartuję se, nie? No. Jeszcze dwóch jest. Może zajdziemy ich do tyłu. O, ale ktoś, super. Ktoś ma tu automatyczną pompę. O! Ja mam automatycznego shotguna. No, słyszę. Yeah. Okay. One shot załatwiony. Zabija wróg. I co, będziemy tak latać po tym molo? Nie wiem. Czekamy na motorówki. Aby bronić łodzi. Okay. A, tu są łodzie. Okej. Okay. Tak, teraz będziemy je zabierać właśnie. Dobra! Jump! Juhu! Piękne to było. To pierwszy. Ej, zabieraj ten nóż! Z moich nóg! Ej! Spokojnie, nie chcę. Zawsze cię podtopię. Ale wiecie co? Bo jedna osoba chyba będzie musiała się udać do innej maszyny, bo to jest chyba dwuosobowa łódka. No chyba żartuję. Nie, to z tyłu można coś siedzieć. Co no nie ty? Wiem, zaraz no. Zobaczymy. Dawaj wujek, F naciskaj, zobaczymy co się stanie. Są dwa wygodne fotele, tak powiem. Jako ja powinienem siedzieć nie, z tyłu. Niestety. No nie, dobra. Ja powinienem mieć więcej miejsca, no hej, jestem kobietą. Jesteś kobietą. A idź ty. A idź ty. A idź ty. A idź ty, no kurde. Dobra, strzelajcie. Dobra. Jest. Poskaczemy trochę. No, wysokie fale. Robię Willy. Okay. Bo motorówkami też można. Willy, to raczej powinno się inaczej. Burti się to powinno nazywać. Jakiś jełop za nami płynął, no ale nasza łódź jest szybsza. Ej, jest strasznie gorąco, jestem spocony jak świnia. Tak. Ja tak samo. Słuchajcie, ze mnie się już 32 stopnie wypisujemy miasta, kurde, Przemyśl i Znicz od razu. Ja mam 32 stopnie w pokoju. No, jest hard. Ja mam też dużo stopni. Jaki piękny zachód słońca. Trzeba zrobić screena. Szkoda, ej, że takiego nie ma na zewnątrz. Oj, tam nie narzekajcie, byście tylko narzekali. To za ciepło, to za zimno, to deszcz pada. Nie, 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 nie. Okej. Okay. To Duda za prezydenta. Ta. O, no i dobra, jesteśmy na miejscu. Dosyć taka chyba łatwa misja. Nie jest najtrudniejsza, tak powiem. No, bardziej trudna była tam... Która była taka najtrudniejsza? Ta, co robiliśmy 4 razy. A, z za 20 tysięcy. Z policją, panie, powiem ci, jakbyśmy mieli ten samochód z karabinem, z EKM-em, to no. By to poszło, nie? Mhm. Ale no, dla osoby wujek. Z 15 levelem, to takie misje to są takie, wiecie... No, są trudne, no. Hardkorowe. No, są no. Trudne, naprawdę. Nie, ja no słuchaj, jak on mnie potrafi ściągnąć jednym strzałem tak. W łeb, no to hello, no to jak tak, ja mam tak, grać? Jest, no. Jest problem. Ja, no, Lucek, widzę progres, 6 fragów. No, no nie mogę się liczyć tutaj, znaczy równać z mistrzem CS-a, no. Jakim jesteś bez wątpienia, więc... Kurczę, no wiesz, do mistrza to mi jeszcze brakuje troszeczkę, ale no... Jaki skromny. Ale, oczywiście. Ale skromność to oczywiście no, to też na zaleta. Oczywiście. Ja mogę tylko zawsze się pakować do samochodu, do prowadzenia aut, jak będziemy robić jakąś akcję, ale do strzelania to myślę, że Hogaty będzie takim tutaj konikiem. No ale widzisz tutaj mistrz CS-a i wujek Bohun, mistrz Pługa. Piękny zespół i dajemy jakoś radę. No. Co prawda ja bardzo często obserwuję jak wy gracie, no ale uczę się od was. Ale no tak, no na początku to wiadomo, że jest trochę taka lipa. Nauka przez będziesz... naśladowanie, no. Dokładnie. Taka najlepsza jest zresztą, tak się dzieci uczą. Mhm. Ale mi teraz pojawił. No ej, ale to nie był pocisk, on to nie miał tak. To była prawda.
Jaka torpeda normalnie. Dobra, biorę sobie mojego kenizera, zapraszam do środka młodych panów. Dobra, jadę z tym laską. Tylko młodych panów. Ej, no i znowu chcesz wujkowi pocisnąć, ja. Ja nic nie cisnę. Mam kule odporne. Ogólnie powiem wam, ta może być trudniejsza misja. Panie. Ej, policja. Bo nas policja jeszcze będzie ścigać. Dobra, to jest trudniejsza misja. To byśmy mogli, tak, to byśmy mogli wziąć tutaj właśnie tego. No, więc jeżeli sfailujemy, to bierzemy auto. A, tak się stanie raczej na pewno. Wow. To wtedy bierzemy. Ale to są fajne bryki. Jedna jest taka naprawdę kozacka, jeszcze nim nie jeździłem. Wow. Chyba się włączył alarm, jak wbiłem do nich na posesję. Automatyczny shotgun jest dobry na takie bliskie odległości. Hej, bo tu mamy śmigłowce. Okej, już załatwiam. Yeah. Ops. Okej. Dobra, gincie tam, kolesie. Ekstra, załatwiłeś coś? Cel jakiś? Sfotografować trzeba. O, jak wyleciałem. Zróbcie mu zdjęcie i możemy zrobić misję. Oj. Bo jestem na zewnątrz i mnie policja teraz ściga cała. Kurde. Tak wam tylko powiem. Nie mam problem. Bo tu jest pod groma policji, nie ma gdzie się schować. I nie wiem gdzie się schować. Nie masz schować, masz zdrowe zdjęcie. Ooooooh. Ale dostałem shotguna na blisko. Ty, ja nie wiem, czy dostałem. Strzał ze śmigłowca, Gleba. Skończyły się życia. Dobra, ja biorę ten pojazd. I mam taki plan ogólnie. Jeden będzie stał gdzieś w takim miejscu, gdzie będzie można było wszystkich ostrzelać. Ej, jesteście? Mhm. No jesteśmy, bo myślałem, że mi wywalił STS-a. Nie. Jeden będzie właśnie sobie stał w takim miejscu w tym samochodzie i będzie wszystkich ostrzelał. Ja? Na przykład. Bo ja, no mogę być też ja, no. Oj, Hogaty, to nie mogło się skończyć dobrze, słuchaj, bo dookoła miałeś wrogów właściwie. A reszta, wiem, będzie próbowała, będzie próbowała zrobić to zdjęcie albo cokolwiek tam trzeba zrobić. Wiesz co po prostu zrobimy? No. Wjedziemy do środka tym autem. Tak. Wy wysiądziecie. Tak. A ja będę strzelał. Jak to się nazywało? Aha, powtórka. No. Ale musisz brać pod uwagę, że oni będą atakować zewsząd. Będziesz miał na głowie śmigłowce. Tak. No to jeden dookoła osłania, drugi robi zdjęcie, no proste. Też może tak być. Muszę, albo najlepiej cię ustawić w jakimś kącie, tak żeby śmigłowce miały ograniczony dostęp do ciebie, żeby nie mogły cię ostrzelać tak skutecznie. Mhm. A to ja je ostrzelam. Jeden będzie z tobą zostanie, a drugi pobiegnie właśnie zrobić to zdjęcie albo coś. No to wiesz, zamiast teraz mówić jeden i drugi, to po prostu podziel swoje zadanie i wujka, no. Wujek, chcesz zostać z Hogatym przy samochodzie i ostrzelać przeciwników? Zostanę ty na robisz samochodzie zdjęcie. Ze względu na to, że wiesz, jaka jest moja postać, nie? No, a ja bym się spróbował przedrzeć właśnie w tamto miejsce, gdzie byśmy zrobili te fotki. Ale to my ja od razu tam wjeżdżamy w to miejsce. Słuchaj, Lucek, ja nie będę próbował absolutnie gdzieś tam się pchać na ryzyko, bo... No, czyli osłaniasz. Dzwonię do Pegasusa. Dzwoń, czekamy. Pegasus. Ja bym w końcu musiał tutaj pograć jako sobie na zapleczu dobra, dużo, żeby postać rozwinąć, ale nie ma czasu. Dobra, biorę mojego samochoda, żeby dotrzeć do tamtego drugiego. Okej. I on jest, o kurde, ups. Ale na szczęście jest... Ups! Na szczęście jest w prostej linii, dobra. Wujek, czy ty masz kupioną jakąśkolwiek posiadłość tutaj w GTA Online? No mam, no przecież tą swoją podstawową, tak? Aha, ale nie postać, tylko posiadłość. Posiadłość? Tak. No mamy chatę, no przecież byłeś u mnie. A może i tak. A ty chyba kupiłeś tam do napadów, zdaje się. Ale nie jestem pewny. Nie wiem. Dobra. I tutaj mamy tak. O, jest już mój piękny samochodzik. Już do was chłopaki podjeżdżą. Mhm. Nie tak od razu, bo to nie jest F1. Ale myślę, że podjadę za jakiś czas. Okej. Okay. My czekamy w takim razie. Już jestem w drodze, także się nie martw. Jezu, widzę gdzie jesteś. Kawałek Dajcie masz. I to będzie chyba ostatnia misja, nie? Okay. No, tak myślę, że ostatnia. Bo wiecie co, ja tutaj zwariuję, przecież tutaj nie da się. Słuchajcie, gra, nawet najbardziej fajna, nawet z najlepszymi graczami w takich warunkach... Z jakimi bez wątpienia jesteśmy, dziękuję. To po prostu jest męczarnia, nie?
Dokładnie. No, ja nie wiem, dla mnie nie jest męczarnia. Ja tam już się przyzwyczaiłem do tego, co chwilę piję sobie tam wodę i leci ze mnie wszystko, co się da. No jestem człowiekiem, no nie da się tego ukryć, ale słuchaj, ja wypiłem już wodę, ale też wody już nie zeszły. To z ludzka mogłyby odejść. Ej, moja prostata jest w porządku. Z twojej postaci dokładnie. Ej. Dobra, mniejsza. Z której strony zajechać na jedzenie? Od prawej. Ludzkowi wody odeszły? Od prawej, dobra. Czekaj, Ludzkowi podjesz tak i ej, po nie prostu... zbliżaj się. Dobra. Co tam się będzie, wiesz? Dawaj, dawaj. Chcę rozstrzelać to auto ja na razie. Ja wam pomagam, ja pomagam. O nie. Poczekaj, jeszcze jest auto. I są jeszcze oni tu. Niech wybuchnie. Lucek, odjeżdżaj od prawej. Bo ja nie widzę. Lucek, odjeżdżaj od prawej. Tak, i tu wjeżdżaj właśnie. Ekstra. Wow, no nie! Wow, wow. Tu po lewej jest cel ogólnie. Okej. Okay. Próbuję robić zdjęcie, wyciągam telefon, zobaczymy, co się da zrobić. Okej. Okay. Cel zabity. O, a czemu tak? Aha, okej. Okay. Trzeba iść mu zrobić zdjęcie teraz. O! Jak ja to zrobiłem? Muszę zjeść przekąskę szybko. Zrobiłeś zdjęcie już? Tak, nie wiem jak to zrobiłem, to uciekamy. Bo miałem... Ale, no... ledwo żyję! Ale nie tędy! Nie tędy! Czemu nie? Dawaj, dawaj! Ooooo! Wujek, przejmij samochód! Ja mam się przesiadać! Tak! Przejmij, przejmij, szybko! Ściągam śmigła! Nie mogę się przesiąść, Lucek! Możesz! Nie mogę! Możesz! Wysiadaj i wsiądź! Ściągam wam śmigła! Szybko, ja osłaniam dół cały! Lucek, nie mogę! Masakra leci! Dobra, biegnę do was! Śmigła nie żyją. Znaczy, już pojawiły się nowe. Anyway, biegnę, już jestem blisko. Wujek, już jedzie, świetnie! Mówiłem okay. Ci, Lucek, że nie mogę. No. Ja jedź, odjeżdżaj. Zobacz, jak się szybko kierowcy zmieniają. Ja zaraz umrę! Nie, żyj! Ucieknij policji, okej. Okay. Ekwipunek, szybko. Pancerz załadowałem. Fuck. Nawet kamizelka mi nie pomogła. No, dobra, to... zżarłem trochę przekąsek. Świetnie. Ej, mamy uciec z policji, to ja nie powinienem jej tak zabijać. Czemu nie? Dobra, musimy z miasta wyjechać. Zabijam ją, aż nie wyjedziemy z miasta. Oh, fuck. Nie. Co ty? Zakończyłem się. Spróbuj śmigła rozwalać, albo nie wiem, cokolwiek. Panowie, dacie to... radę, dobrze wam idzie. Ale to świetnie wygląda, absolutnie zajebista sprawa. Zobaczycie to na kanale, jak to fajnie wygląda. No, wyskity. Dobra, śmigła! O kurde, już ich gubimy, spoko, teraz spokojnie. Wjedziemy w jakąś uliczkę. O, może tutaj? Gubimy? Ja ich nie gubię jeszcze. O, ja też nie, właśnie zauważyłem, ale... nie, wiesz co, wyjedź za miasto! A tutaj? Po prostu. Tu mamy parking, zobacz. Teoretycznie, ale można wyżej wjechać, to wjeżdżaj wyżej. Można, wyżej. Można. Znowu podejrzany, prawdopodobnie powiązany nie widać z grupą przestępczą. Jest! Znowu ja? Jeszcze wyżej, jeden poziom. Jeden poziom. O, dobra, to jeszcze nas nie widzą. Okej. Okay. Myślę, że najlepiej tu będzie, bo śmigłowce mogą nas zauważyć, wiesz, z tych takich prześwitów na parkingu. Dobra, powinniśmy ich zaraz zgubić. Wiesz, jak się jak twoja banda nazywa? Hogasto Santos. No tak, moja ekipa. Masakra. Oni jeszcze biegną. Oni tu jadą! Dacie rady, panowie, dobra. Nie poddajcie się. Ale ich tu jest! Jest! Ale nie wyjeżdżaj jeszcze, nie wyjeżdżaj normalnie, bo tam byśmy się musiało znowu przez policję przedzierać na dole. No tak, a może będzie ich... wyskocznia na górze. Lekko właśnie, lekko ich stukniemy i koniec. Dokładnie, o! Znowu na zasz... Co zrobiłeś? Nic! Ja tylko prowadziłem. Nie wiem, może spaliłem kapora i dobra, się zdenerwowali. Wiesz co? O, dobra, czekaj. Okay. Nie, ta gwiazdka to szybko pójdzie. Ale tu jest cały komisariat pod nami. No to macie przechlapane. Ej, Beskitu, to jest chyba parking policyjny. W razie czego... W razie czego to możemy wyskoczyć chyba na samej górze. Mam nadzieję. Ale... O, biegną! No i... Dobra, kurde! Dupa, dwie gwiazdki. Musisz wyskoczyć. Mamy wyskocznię, dokładnie. Jest tutaj, dobra. Kurde, aż nie widzą nas, nie widzą nas. Dobra.
Słuchajcie, a jakbyście na tym dachu się rozpędzili i wyskoczyli gdzieś tam w diabły, to byście uciekli stąd. Czekaj. Schowajmy się tu, bez kitu. Lucek, wyskoczyć tutaj z tego. Tu cię mogą zauważyć. Nie, tu jest miejscówka. Nie, nie na mnie. Jest. Tu. Ja już się tu chowałem raz przed policją. Ale powiedz mi, o co jest oparta ta skocznia? No o... Nieważne! Beton z jednej i z drugiej strony, no. Ale ty kucasz, kurczę. Cześć. Ale widzę dobrze wam tam, na tym dachu. Dobra, koniec tego dobrego. Jak stąd wyjść? Ej! Lucek, okay. Posłuchaj mnie, macie skocznię. Czemu po prostu nie skoczycie z dachu? No teraz skoczymy. Teraz już skoczymy, jak zgubiliśmy policję. Ja wsiadam. Ty, ale nie wiem, czy to jest dobry, bo oni mogli właśnie cię przez ten karabin. A w sumie, wiesz co? O, zobacz! Dobra! Złaś sam to! Ej, policja skąd to nie wiedzieli? Idą do nas. Ale jak oni się dowiedzieli? No, nie wiem. Ja im nic nie powiedziałem, na mnie nie patrzę. Ale ciebie widzą, nie uciekaj! No jest, dobra, już mnie widzą. Kurde. Ej, zobacz. Czyli to jednak przez ten karabin, a tak się zastanawiałem wcześniej. Czemu nie? No właśnie. To co, nie można na karabinie jeździć? Ja nie mogłem rzucać szyszkami, to by nie było sensu. Czemu masz taką kropkę na plecach? To twoje trzecie oko? Dostałem. Ty, to takiego skilla masz do CS-a, że wiesz, jak ktoś idzie za tobą z tyłu, to od razu broń tylko tak do tyłu i ciach. Dobra, ops, prawie wyskoczył, nie? Tutaj gdzie trzeba. Ale ty jesteś najważniejszy, ja tu jestem tylko może innym razem? Nie! Likwidujesz. Nie! No co ty? Co on wyskoczył z tego policja balkonu? Policja nas goni! No nie! Ej, no policja! Kurde! Lucek! A dlaczego cię policja goni? Może nie możesz w ogóle do tego auta wejść? Chyba! Laska, schowaj się! W twoich rękach. Ha, ha, tam napiję się na piwa! On leży w tym białym garniturze jak... Zostałem porzucony! No, zabiłeś się, bo nie chciałam z tobą. Dokładnie, nie chciałam. Znaczy co? Zabiłeś się przez laskę, tak? No, niestety. Lucek, uważaj! Patrz, idzie tutaj ciekawski! Idzie! Lucek, on wyskoczy, on wyskoczy! Lucek, uważaj! What? Nie widzicie? Gdzie on jest? Uciek! Nie mogę się spojrzeć! Nie ruszam się. Nie ruszaj się. Leci na ciebie, wiesz? Ej, nie mam go gdzieś. Ty, drugi przybieg! Ej, jak zgubię gwiazdkę i wyskoczę... Strzelają do siebie! Ale nie do mnie! Naparzaj! Chcieli mnie wykurzyć! Naparzaj, zabij mnie na śmierć! Nie! Zrób coś! Bierz samochód i uciekaj! Nie mogę ukraść! Nie mogę ukraść żadnego. Aha, bo już cię nie ścigałem, to schowaj broń w ogóle! Łooo, znowu mnie ścigają! To przez tą broń! Co tam się dzieje, jaka tam jest... Nie, spadaj! Nie! Lucek, bo ty po prostu miałeś schować tą broń! No! Skończyły się życia! Ja pierdolę! Jezu, tak blisko! Ale ja już wiecie co? Teraz już wiem, jak osądza nas widownia. Bo inaczej jest jak grasz, a inaczej jak widownia patrzy, nie? I czemu on takiego czegoś nie zrobił? Czemu on tak nie zrobił? Weź takiej presji, co zrób. I teraz, Lucek, ja widziałem na podstawie tego, co działo się teraz na moim monitorze, ja bym zrobił w tym momencie kilka innych akcji, prawda? Ale jako gracz nie jesteś w stanie, nie? Bo jesteś zażarty presją, nie? Jesteś po prostu zażarty presją.